Witam Was serdecznie na naszym pierwszym, naszym jedynym spotkaniu w zasadzie, bo to już z przyzwyczajenia mówię, że kolejne. I dzisiaj właśnie będziemy sobie opowiadać o tym, czym jest marketing, jakie znaczenie ma marketing w budowaniu relacji, jakimi narzędziami można te relacje z klientami tworzyć, no i co jest skutkiem tych dobrych albo złych relacji. Natomiast ćwiczenia poświęcimy sobie czemuś takiemu, co nazywa się satysfakcja klienta, czyli zadowolenie klienta. Będziemy się zastanawiać, jak, w jaki sposób to zadowolenie klienta się buduje. Pytania na dzisiejszy wieczór są następujące. Generalnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest marketing. Będę chciała się dowiedzieć od Was, czym się marketing Wam kojarzy. To jest takie bardzo znane słowo, które obejmuje bardzo wiele różnych narzędzi. I będziemy mówić o tym, co w ramach działalności marketingowej firmy klientom oferują, jak kreują tą swoją ofertę marketingową, która oczywiście będzie zależała od tego, czy to jest oferta właśnie dla Was, z podziałem jeszcze na przykład na dziewczyny i na chłopaków, czy to będzie oferta dla babć i dziadków, czy to będzie jeszcze oferta dla osób wyodrębnionych pod zupełnie innym względem. No i oczywiście kolejna rzecz to, czy należy rozwijać relacje z klientami, jak można te relacje rozwijać i jakie są konsekwencje tego, że my mamy te relacje z klientami dobre. Jeśli chodzi o to, czym jest marketing, bardzo proszę, ktoś ma jakieś skojarzenia, jeśli chodzi o marketing. Ze sklepem, dobrze. Sklepy też prowadzą, tak naprawdę różne organizacje mogą prowadzić działania marketingowe, sklep także. Proszę bardzo. Z handlarstwem i z firmami. Z handlem i z firmami, dobrze. Tam chłopczyk w zielonej koszulce się długo głosi. Z reklamowaniem. Bardzo dobre skojarzenie. Z reklamowaniem produktów i sklepu. Dobrze, czyli jednym z takich narzędzi jest reklama. Kto jeszcze? Z obsługą klienta. Bardzo ładnie, to też jest element działalności marketingowej. Ze sprzedażą. Dobrze, dlatego że zasadniczym celem działalności marketingowej jest sprzedaż. A tak naprawdę to wszystko, o czym powiedzieliście, sklep czy tam sklep jako podmiot, który prowadzi działania marketingowe, ale na przykład reklama czy obsługa klienta, to są tak naprawdę instrumenty marketingowe. Natomiast w centrum zainteresowania klienta zawsze jest w centrum zainteresowania marketingu zawsze jest klient i jego potrzeby. Dla klient zarówno ten indywidualny, jak i ten na przykład w postaci przedsiębiorstwa i jego potrzeby. I zadaniem marketingu tak naprawdę jest rozpoznanie tych potrzeb, czyli czego my oczekujemy od produktu, od oferty i zaspokojenie tych potrzeb w sposób taki lepszy, bardziej efektywny niż robi to konkurencja. I wszystko działania marketingowe, które firmy prowadzą, czy to sklep, czy to jest producent, czy to jeszcze jest jakaś inna organizacja, mają na celu właśnie przede wszystkim rozpoznanie tych potrzeb i zaspokojenie tych potrzeb, zaspokojenie potrzeb tego klienta. Dlaczego ci klienci, to jest pewna filozofia biznesu, tak? Stawianie w centrum zainteresowania klienta. Dlaczego ci klienci są tacy ważni, waszym zdaniem?
bo bez klientów nie byłoby w ogóle handlu, ta firma by nic nie zarabiała. Dokładnie, bez klientów nie ma interesów, tak? W związku z tym, jeśli na przykład tracimy jakiegoś klienta, zgadza się, to stracimy możliwości zarabiania na nim, a dodatkowo zyska na tym konkurencja, tak? Bo ona sobie go pozyska, bo ten klient gdzieś musi na przykład dokonać zakupu tego produktu. Dlaczego jeszcze ten klient jest taki ważny? Żeby miał dobre zdanie o sklepie. Dobrze, to jest to, o czym będziemy. Dobrze, to będziemy jeszcze o tym mówić. Klient, jeśli właśnie będzie zadowolony z tego, co otrzymał, będzie rozprzestrzeniał tą pozytywną opinię dalej, będzie wracał, tak? Na przykład do tego sklepu. Słucham. Żeby reklamował ten sklep znajomym. Dokładnie, to jest to i znajomym na Facebooku, zgadza się, znajomym na jakimś spotkaniu, czyli tego rodzaju korzyści z tego tytułu mam. Czyli najkrócej rzecz ujmując, gdybyśmy chcieli powiedzieć, czym jest marketing, to byśmy najkrócej, inaczej się nie da, spełnienie życzeń i pragnień konsumentów zyskiem. Czyli obie strony w tym procesie mają być zadowolone. Zarówno musi być zadowolony klient, powinny być spełnione jego marzenia, życzenia, pragnienia i musi przedsiębiorstwo w jakiś tam sposób na tym zarabiać. No i oczywiście to, co powiedziałam na samym początku, jest to rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb klientów. I teraz spróbujemy się zastanowić, co tak naprawdę, czy w jaki sposób te firmy różnego rodzaju próbują te potrzeby zaspokajać, czyli co te firmy oferują. Zaczniemy może od pierwszego elementu, czyli od ceny. Cena to jest oczywiście cena produktu, cena oferty. W marketingu produktem jest wszystko, co możemy zaoferować i stanowi to pewnego rodzaju koszt dla klienta. Klienci mają bardzo dobre wyczucie relacji między ceną a jakością tego produktu, prawda? I po określonej cenie również określają jakieś tam walory jakościowe tego produktu. Cena oczywiście się różnicuje w zależności od tego, na przykład w jakim okresie sprzedawany jest produkt, zgadza się, są jakieś obniżki sezonowe, tak czy nie. Cena się różnicuje w zależności od tego, jak dużo kupujemy produktu, zgadza się? Czyli są na przykład opakowania ze zwiększoną ilością produktu, które są atrakcyjniejsze cenowo, tak? Na tą całą politykę ceny też się składa to, że na przykład można w sklepie kupić coś na raty, tak? Nieoprocentowane, zgadza się? Jest to jakaś zachęta, na przykład jak klient ma kupić telewizor, tak, za 4000 i może go rozłożyć to sobie na 10 miesięcy i płacić po 400 zł, to dla niego to jest jakaś zachęta, tak, bo po co ma od razu wyskakiwać z 4000 zł, prawda? No i oczywiście do tego dochodzi tutaj nam ta cena podstawowa. Drugie narzędzie, bo to, o czym mówię, to jest tak zwany marketing mix, to jest sam produkt. Produkt w sensie marketingowym, tak jak powiedziałam, to jest wszystko, co można zaoferować do konsumpcji lub do użytkowania. Może to być produkt fizyczny, czyli coś, co można dotknąć, na przykład, nie wiem, masło, telefon, lodówka, tak? Może być to usługa. Jakie znacie usługi? No? Ksero, dobrze, dziękuję. Słucham głośniej. Fryzjerskie, dobrze. Szewskie, pięknie. Krawieckie.
telefoniczne, bankowe i tak dalej, i tak dalej. I w sensie marketingowym to też jest usługa, tak? Bo my z niej korzystamy, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I teraz jeśli chodzi o produkt, to produkt stanowi pewną wartość dla klienta. My kupujemy zestaw korzyści, a nie produkt, tak? I jakąś określoną kwotę jesteśmy za ten produkt w stanie zapłacić. Mamy tutaj, jeśli chodzi o produkt, same cechy tego produktu. Mamy także taki bardzo ważny element jak marka produktu, tak? Ludzie często bardzo kupują marki, tak? Kierują się konkretną marką. I takie no, najprostsze znaczenie tego słowa marka to jest nazwa, tak? I logo. Ale najczęściej mówimy produkt markowy, to jest na przykład produkt, który ma jakieś ściśle określone cechy, wysoką jakość, tak? A znacie jakieś produkty, które nie mają marek? To znaczy w zasadzie każdy telewizor ma markę, prawda? Masło ma markę. A czy znacie jakieś, które nie mają marki? Krzesło, ale krzesło też jest wyprodukowane przez jakąś firmę, która produkuje, bo marką może być marka produktu albo marka przedsiębiorstwa. Słucham. No trudno je w tych kategoriach nazywać produktem, ale jeśli, ale no proszę, co jeszcze? Bardzo dobrze. Warzywa, owoce, chociaż też już nie wszystkie, tak? Bo są banany i są banany Chiquita, prawda? Znacie taką markę. W związku z tym ten proces markowania, brandingu jest bardzo ważny. Słucham? Nożyczki, chociaż też niektóre firmy produkujące takie sprzęty mają wytłoczone na tym produkcie określoną nazwę producenta. No i z produktem jest też związane opakowanie, które bardzo często jest, można powiedzieć, istotnym elementem marketingowym przy takich produktach, które się nazywają szybko rotujące, czyli żywność, środki czystości, środki higieny osobistej i tak dalej. Ponieważ bardzo często te produkty sprzedają się w sklepach samoobsługowych. No i oczywiście poprzez to opakowanie same się jakby też promują. I to jest drugi ten instrument marketingowy, który nazywamy produktem, który stanowi pewną wartość dla klienta. Następnie mamy dystrybucję, tak? Czyli dostępność produktu, a inaczej mówiąc dogodność zakupu tego produktu, prawda? Czyli można kupić produkt w sklepie, gdzie jeszcze można kupić? Gdzie można kupić produkt? Na Allegro, czyli w internecie oczywiście. Z internetem i z zakupami w internecie, zaraz dam Wam głos, jest związany taki efekt, nie wiem czy słyszeliście o nim, nazywa się ROPO i można go na dwie strony tłumaczyć. Czyli są tacy klienci, którzy na przykład poszukują informacji w internecie o produkcie, a kupują w jakimś sklepie. Dlaczego? Poszukują informacji w internecie, a kupują w sklepie. Proszę. Dobrze, ale czemu idą do sklepu, a nie kupują w internecie? O, nie ufają internetowi. Dlaczego jeszcze? Proszę. Dobrze, czyli mogą to na miejscu zobaczyć, przymierzyć i tak dalej. Dlaczego jeszcze? No? No i nie ma tego czasu oczekiwania, tak? A są też tacy konsumenci, którzy robią na odwrót, czyli poszukują w sklepach,
a poszukują w sklepach, a kupują w internecie? W jakich przypadkach? Gdy ceny są mniejsze, na przykład w sklepie kosztuje 50 zł, a na internecie z wysyłką 35. Dobrze, ale w jakich przypadkach się tak zdarza najczęściej? No, słuchamy jeszcze. Też ma problemy z nogami, na przykład buty kupić, bo przyniesie fajnie. No właśnie, to jest podstawowy problem, czyli potrzebujemy przymierzyć sukienkę, buty, prawda, jakieś spodnie. To idziemy, mierzymy, albo na przykład potrzebujemy powąchać sobie jakiś perfum, tak? To idziemy do sklepu, tak? Ale kupujemy to nie w sklepie, w internecie, bo... Bo jest taniej, zgadza się? Można jeszcze odesłać i tak dalej. Także to, jakie ma preferencje konsument w zakresie miejsca zakupu, znowu będzie takim elementem, który będzie później decydował o tym, w jaki sposób, w jaki sposób tej dystrybucji wybierzemy. Dystrybucja to są właśnie te kanały dystrybucji, to, czyli różne sklepy, hipermarkety, supermarkety, takie sklepy osiedlowe, sklepy branżowe, sklepy specjalistyczne, no i cała, co sklepy internetowe i sprzedaż też pozasklepowa, tak? Czyli gdzie jeszcze można sprzedawać oprócz internetu i tego, co wymieniłam przed chwilą? Proszę. Na targowisku, zgadza się. Gdzie jeszcze można sprzedawać? Galerii, ale to jest też taki sklep stacjonarny. Gdzie jeszcze można sprzedawać? Bardzo dobrze. Przez, to się nazywa TV shop, prawda? Albo telezakupy. Dobrze, jak jeszcze można sprzedawać? Momencik. Telefonicznie. Bardzo dobrze. I została nam jeszcze dwie opcje. Bardzo, czyli sprzedaż obnośna się to nazywa i sprzedaż obwoźna. Też jeszcze się można z tym spotkać. Znacie taką firmę Family Frost? Nie. No niektórzy może znają, bardziej jest popularna w takich mniejszych miejscowościach. To są takie lody, które się sprzedaje z samochodu, który krąży po tym. Jest taki po miasteczku, jest taki specyficzny sygnał. Wtedy się zatrzymuje, tam się zazwyczaj dzieci zbiegają i dokonują zakupu tych lodów, prawda? I można jeszcze, moi drodzy, sprzedawać przez pocztę tradycyjnie i można sprzedawać jeszcze z automatów, bo automaty też są sprzedażą, formą sprzedaży pozasklepowej. No i ostatnia rzecz, która jest... Oczywiście, która jest ostatnia, to nie znaczy, że najmniej ważna, która jest narzędziem marketingowym i też wzbogaca tą ofertę, to jest promocja, czyli informacja o produkcie, jakieś dodatkowe korzyści, tak? Czyli to, co powiedzieliście, na przykład reklama, albo na przykład kupujemy dwa produkty w cenie jednego, zgadza się? Albo na przykład czytamy sobie jakiś artykuł o jakiejś marce na stronach internetowych. Albo na przykład zachowanie sprzedawcy, który nam oferuje dany produkt, prawda? To są wszystko instrumenty promujące konkretny produkt czy konkretną ofertę. One dostarczają konsumentowi informacji o tym, jaka ta oferta jest i mają za zadanie oczywiście skłonić tego klienta do zakupu. No i teraz gdybyśmy popatrzyli, bo w zasadzie to, co sobie wyświetliliśmy już teraz, mówi nam o tym właśnie, w jaki sposób firmy budują te relacje. Co to są relacje? To są konkretne kontakty firma-klient, zgadza się. I współcześnie
na to kształtowanie relacji to kształtowanie relacji partnerskich ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to działanie takie dosyć długookresowe. I w zasadzie przez te wszystkie narzędzia, które wymieniłam już wcześniej, te relacje możemy sobie budować. Oczywiście wymaga to czasu, wymaga to prowadzenia dialogu z klientami, wymaga to dopasowywania tej oferty właśnie do potrzeb tego klienta. Mogę Wam na przykład podać taki bardzo fajny przykład IKEA, która bardzo ładnie potrafi wykorzystać różne narzędzia do budowania relacji. W sklepie IKEA jest karta IKEA Family i oczywiście mi się tak akurat zdarzyło, po dokonaniu zakupu natychmiast przyszedł newsletter, w którym było napisane coś takiego mniej więcej. Zauważyliśmy, że dokonała Pani zakupów takich i takich produktów i myślimy, że mogłaby Pani jeszcze wybrać spośród następujących, i te produkty były dopasowane do tego, co ja faktycznie kupiłam, tak? Czyli jeśli kupiłam tam poduszki, pościel i coś jeszcze, jakieś konkretne wzorki, to było jeszcze pokazane, że a tu sobie mogłam taką świeczkę kupić, a tu mogłam jeszcze kupić jakieś serwetki i coś innego, prawda? Czyli takie analizowanie tego klienta, jego zachowań, które no, doprowadza później do tego, że powstaje ta relacja. Przede wszystkim, no to oczywiście ranking tych działań, to co wyświetlam, to nie jest ranking, bo to są różne działania, ale sami wiecie, że jednym z ważnych elementów budowania tej relacji jest jakość, tak? Czyli jeśli klient kupi produkt, a będzie z niego niezadowolony, rozczarowany, to on już więcej nie kupi. Chyba że się okaże, że na przykład ten produkt miał jakiś feler, tak, i trzeba go reklamować, w sensie złożyć reklamację, poddać naprawie, czy korekcie, czy wymienić na nowy. Oczywiście kolejne narzędzie, które tutaj wykorzystujemy, to jest, są same cechy tego produktu, prawda? Czyli na przykład skład. Ktoś może być bardzo ekologiczny, tak, i będzie zwracał uwagę na to, że w całym procesie produkcji tego produktu uwzględnione są, jest poszanowanie środowiska naturalnego i będzie się tym na przykład w tych swoich działaniach kierował. Kolejna sprawa to design, czyli ten projekt, tak, coraz częściej konsumenci wybierają takie produkty, które mają ten design bardzo, bardzo unikatowy, tak? Mamy jeszcze oprócz tego opakowanie, o którym wspomniałam. Mamy obsługę klienta, która jest niezwykle ważna przy budowaniu relacji. Ona jest bardzo ważna na przykład w przypadku usług. Natomiast zła obsługa klienta może również negatywnie wpłynąć na postrzeganie przedsiębiorstwa. Mamy również tą cenę, o której mówiliśmy, dostępność, działania promocyjne, komunikację i problem rozwiązywania reklamacji, tak? Czyli jeśli powstał jakiś problem, to klient zgłasza to do firmy i oczekuje, że dostarczy się mu pożądanego zadowolenia, którego się nie dostarczyło w przypadku no, tego pierwszego zakupu. I o tym będziemy właśnie sobie teraz mówić, a mianowicie o satysfakcji klienta, ponieważ będzie to już takie nawiązanie do późniejszego zadania, które macie zrobić. Natomiast czy warto rozwijać te relacje z klientami, czy nie warto? No, odpowiedź jest oczywiście jaka? Warto czy nie warto? Warto. Warto, bardzo dobrze. Warto,
i jakie są korzyści? My lepiej możemy zrozumieć potrzeby klienta. Mamy z nim, prowadzimy z nim dialog, wymieniamy informacje, pytamy się, czego ten klient oczekuje. W związku z tym w lepszy sposób możemy dopasować ofertę do tego klienta. Lepsze dopasowanie, właśnie to, o czym powiedziałam, poprzez relacje buduje się zadowolenie klientów. Tą właśnie satysfakcję, o której będziemy sobie mówić. Klient zadowolony może być klientem, stać się klientem lojalnym. A co to jest lojalny klient? Zawsze kupuje zaufanie. Zawsze, czyli powtarza zakup. Dobrze. A co jeszcze jest taką cechą, że jest to lojalny? Jaką cechę jeszcze ma ten lojalny klient? Dobrze, to a z punktu widzenia firmy, godny zaufania. Co jeszcze to znaczy, że jest lojalny? Trzyma cechy takie. Powtarza zakup? Co jeszcze? No właśnie, rozprzestrzenia pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, przyprowadza nowych klientów do firmy, tak? Czyli poleca firmę innym, no i jest z tą marką w jakiś tam sposób emocjonalnie związany. Następna rzecz to oczywiście budowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów. Wizerunek to tak ogólnie jest opinia panująca o danej, o wszystkim, o danej marce, o danym produkcie, o danym przedsiębiorstwie, czy też o danej organizacji. I teraz jeśli chodzi o relacje, to również może to być bardzo ważne źródło przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatego że takich klientów, z którymi mamy silne więzi, dobre relacje, konkurencji jest bardzo trudno odbić. To znaczy konkurencja musi się dużo napracować, żeby takiego klienta pozyskać. No i teraz mamy właśnie tą satysfakcję. I tutaj macie napisane w ten sposób, że jest to pewna reakcja emocjonalna, która oznacza zderzenie tego, co on odczuwa po dokonaniu zakupu, po konsumpcji, z tym, jakie miał oczekiwania, tak? Czy ja sobie coś idę kupić i ja mam jakieś oczekiwania wobec tego. I później to kupuję i się okazuje, że na przykład to tych moich oczekiwań nie spełnia, albo miałam już na przykład wcześniej jakieś inne produkty i na przykład te produkty wydają mi się lepsze niż te, które miałam. Lub też jeszcze jakiś indywidualny, inny wzorzec oceny się tutaj przyjmuje. To jest zadowolenie, to jest satysfakcja i satysfakcja jest podstawą budowania lojalności klientów. Musi klient być zadowolony, żeby mógł się stać tym klientem lojalnym. I teraz od czego ta satysfakcja zależy, czyli jakie są czynniki, o których sobie zaraz powiemy, natomiast problem firmy to zawsze są ci, klienci, którzy są niezadowoleni i nie narzekają, czyli nie zgłaszają, tak? I ci klienci, którzy zgłosili swoją reklamację, ale nie została ona w odpowiedni sposób rozwiązana. Dlaczego to jest problem firmy? Proszę Państwa, bardzo często my jesteśmy niezadowoleni, a nie składamy reklamacji. Dlaczego? Nie chcemy może nawet i sobie robić kłopotów, nie chcemy zawracania głowy, na przykład produkt był tani, tak, nie chce się nam tam po prostu iść, ale i tak rozprzestrzeniamy tą negatywną opinię. I słuchajcie, efekt jest taki, niezadowolony klient opowie 10 innym, jak bardzo jest niezadowolony i zobaczmy, jak się wtedy ta strasznie nieładnie ta negatywna opinia rozprzestrzeni. I teraz może te czynniki, czyli
Ja to wyświetlę wszystko, żebym nie musiała tu podchodzić. O, czyli tak, z jednej strony klient postrzega ofertę, postrzega produkt, tak, a z drugiej strony ma jakieś oczekiwania. I na to postrzeganie produktu wpływają cechy tego produktu oraz wymagania klienta dotyczące produktu, bo klienci, tak jak powiedziałam na początku, mają różne wymagania wobec produktu. Ktoś sobie kupuje smartfona, a ktoś, kto pracuje na budowie, kupuje sobie zwykły, taki prosty telefon, który będzie na przykład odporny na wstrząsy. Zgadza się? No bo to ma inne, do czego innego troszeczkę używa. Natomiast oczekiwania klienta kształtowane są też przez te wymagania, ale przede wszystkim przez komunikację, przez reklamę i bardzo często, no niestety, reklama czy działania promocyjne ponoszą taką, powiedzielibyśmy, winę za niezadowolenie, bo się często klientom obiecuje więcej niż się im daje, a powinno się robić odwrotnie, bo jak się klientowi da więcej niż się obiecało, to on będzie wtedy zachwycony, już nie będzie tylko zadowolony, tylko będzie zachwycony. No i oczywiście bardzo duże znaczenie mają też doświadczenia klienta. No i to zderzenie postrzegania oferty z oczekiwaniami właśnie jest tym, co nazywamy satysfakcją klienta. I teraz proszę mi powiedzieć, jakie będą zagrożenia związane z tym, że mamy niezadowolonych klientów. Będą rozprzestrzeniać złą opinię o tej firmie lub marce. Bardzo dobrze. Mogą pozwać do sądu. Dobrze. Czyli to też będzie później wpływało na wizerunek, prawda? To zależy, jak firma postępuje później z procesem reklamacyjnym. Mniej klientów. Dobrze, czyli odpłyną, przepłyną do konkurencji, tak? Firma może zbankrutować. Dobrze. Firma będzie miała o wiele mniejsze zyski. Dobrze. I jeszcze jedno. Będziemy mieli mniej pieniędzy niż konkurencja. A byliście kiedyś takimi niezadowolonymi klientami? Tak, a to już nie będziemy opowiadać może, bo zabrałoby to dużo czasu, podejrzewam. Natomiast z drugiej strony, czyli powiedzmy sobie tak, klient może przerzucić się na inną markę. Ta negatywna opinia może przejść na inne marki danego, na przykład czy sklepu, czy producenta. Bo jak jest producent, który na przykład produkuje buty, nie wiem, obuwie sportowe i sprzęt sportowy, ja się zawiodłam na butach, rozumiecie, o co chodzi, to cała ta negatywna opinia może przejść na pozostałe te produkty. Różne skargi kierowane do firmy, skargi kierowane do organizacji konsumenckich. Są na rynku takie organizacje, które zajmują się ochroną praw konsumenta i tam się można różnego rodzaju wsparcia domagać. To, co powiedzieliśmy, negatywne opinie przekazane do otoczenia, redukcja konsumpcji, zrezygnowanie w ogóle z danej kategorii produktu i unikanie miejsca zakupu. Czyli na przykład kupiłem coś w sklepie X i mi się w tym sklepie są różne marki, to ja unikam już nie tylko tej marki, ale unikam w ogóle tego miejsca, w którym to kupiłem. Zgadza się? To może dotyczyć również sklepu internetowego. Natomiast z kolei odwrotnie, jakie są korzyści posiadania zadowolonych klientów? Rozprzestrzenianie dobrej opinii. Dobrze, bardzo ładnie. Zwiększenie konsumpcji. Dobrze. No. Więcej klientów. Dobrze. Jeszcze? Uśmiech klientów, gdy wychodzą z pełnym koszykiem. Dobrze. Więcej lajków na Facebooku. Dobrze. Jeszcze może jedna, dobrze?
Więcej pieniędzy. Tak. A by jeszcze ty chciałeś coś powiedzieć? Więcej lojalnych klientów. Jeszcze musisz powtórzyć. Więcej lojalnych klientów. Dobrze. A byliście kiedyś takimi zadowolonymi klientami? Też, no to nie jest tak źle, bo zazwyczaj w tej drugiej części to jest milczenie, a tutaj mamy jednak to zadowolenie. Czyli są mniej wrażliwi na cenę, czyli nawet jak cena trochę wzrośnie, to klient w związku z tym, że jest zadowolony, jest w stanie więcej zapłacić. Kupują inne produkty z oferty firmy, są mniej podatni na działania konkurencji, czyli trudniej jest ich zabrać. No i oczywiście zostają wierni przedsiębiorstwu, mogą stać się właśnie tymi lojalnymi klientami i mniej się w ich przypadku trzeba napracować i wydać, jeśli chodzi o działania promocyjne. Takie mniej więcej są założenia dotyczące satysfakcji.